Cześć wszystkim kochani, z tej strony Big Crusher, witam w kolejnym odcinku z gry Sniper Ghost Warrior 3. Także kochani, w poprzednim odcinku byliśmy na ceremonii ślubnej, którą właśnie tutaj zakłóciliśmy. No i oczywiście musieliśmy dowieść właśnie tutaj, kto, jakim sposób zginął Thomas, w jaki sposób zabójcy go zabili. No jak widzieliście, ten nabój był po prostu przeogromny. No i tutaj dostaliśmy mocne ostrzeżenie od pewnego jakiegoś snajpera. Po prostu pokazuję, żebyśmy nie wtykali swojego nosa nie swoje sprawy. Dobra, więc będziemy dalej buszować po prostu po naszych przygodach, tutaj naszego snajpera. Zobaczymy, co mamy dalej z misjami. Także pamiętacie, już skończyliśmy akt pierwszy, jesteśmy w akcie drugim, a ogólnie jest aktów 4, jak pozwoliłem sobie zauważyć. No i dobra, co mówi następna misja? Awas Goridze, przywódca tutejszego przestępczego półświadka około tygodnia temu przepadł jak kamień wodę. W ruinach kościoła świętego Szymona odkryliśmy punkt przerzutowy. Wykorzystaj transakcję, do której ma w nim dojść, by poznać los Awasa. No dobra, no to w takim razie lecimy. Zobaczymy, jak będzie ciężka taka misja. Awas zaginął. Dowiedziałem się o transakcji między gangami a separatystami. W jakichś średniowiecznych ruinach. W górach? No. Pewnie chodzi o starożytny kościół świętego Szymona. Teraz to tylko sterta gruzów i rozwalonych rzeźb. Nie wierzę, że Awas miałby coś wspólnego z takim spotkaniem i wymianą. Czemu? Ma honor. To prawdziwy patriota. Nie pracowałby z separatystami. Ktoś wykorzystuje jego nazwisko. Albo manipulują. Ktoś na spotkaniu na pewno coś wie. Znam te góry z dzieciństwa. Będę w kontakcie. Jeśli jest u nich Awas, to znaczy, że go przetrzymują. Zachowaj ostrożność. Dobra, wiecie co? Mamy 1000 metrów w ogóle do celu, więc spotkam się, jak już tam będę. Dobra, drodzy, jestem tutaj już przy tej misji. Musiałem wjechać w jakąś taką poboczną dróżkę, kurde. Strome urwisko. Lubię takie wyzwania. Nie wiem, czy tu jeszcze będzie można wjechać. To się nie zemści na mnie. Chyba jeszcze można, kawałeczek. Ale już tutaj nie będzie tej możliwości. Zobaczcie, jest wąska droga, więc musimy iść na pieszo. Jak mówię, pobliska taka poboczna dróżka, której nawet nie zauważyłem na tej mapie, że trzeba skręcić. Okulary nie pomagają. A co tu mamy? W ogóle jakąś przepaść? Ja pierdzielę. Ale okej. Panie, chciałbym tam wejść. O właśnie. Nie wiem, dlaczego za pierwszym razem mi wskoczyło. O kurde, no tu mamy ładnie nawet. Zbliża się do ciebie śmigłowiec. Schowaj się. Wiesz, chciałbym się znowu z tobą pokłócić. No wiesz, jak przed ślubem. Chyba w ciemności to nas nie zauważą. Załatwiłam co trzeba i nic nie potrzebuję. Dobra, też mi chyba poleciało. No dobra, tak. Skoncentrujmy się na Armazim. Czemu mnie nie zastrzelił? Przecież miał mnie na celowniku. Jak tutaj mamy, to musimy wskoczyć. O właśnie. Wiesz, i teraz obejdziemy sobie. Gruzińskie przysłowie. Wysoki nie chce się schylić, a niski stanąć na palcach. A więc się nie dogadali. Po prostu znajdźmy Awasa. Może on nam coś powie o Armazim. No chyba żartujecie sobie. Jak ja mam tam wskoczyć? Aha, tutaj, dobra. Dobra, rozumiem, bo teraz naprawdę nie widziałem, że coś jest pode mną. Aha, dobra, znowu muszę obejść, nie możemy na to wejść. No właśnie. Czasami trzeba tak naprawdę przypatrzeć się dobrze, jak to ma wyglądać. Przede wszystkim tym zwiadem. Fajna sprawa. O właśnie, ach, hop, siup, poszło. Tam nikogo nie masz, myślałem, że ktoś będzie. O właśnie. Tam też by się nie obeszli, jak gdyby nie tak. W taki sposób. I tutaj sobie tylko przeskoczymy spokojnie. O, kurde, nie jest trudno, nie? Uczymy się skakać. Jak oni skaczą. Nowy teleturniej, co? Dobra, dotrzeć do ruin w górach, nie wywołaj alarmu. No standardowo chyba z tym wywoływaniem alarmu jest. To nie możemy wywołać, to chyba normalne, tak? Jak mamy grę snajpera. Musimy po prostu po cichu się zachowywać, panie. O właśnie, i tutaj musimy skoczyć. Zejdź. No chyba nie. O właśnie, kurde, już bałem się. Aha, tutaj. Dobra. Tam nie mogłem obejść naokoło, szkoda. I tutaj wskakujemy, tak? Jeszcze gdzie? Dokładnie. Tutaj musimy obejść teraz. Fajna sprawa, zobaczcie. Nawet bez tego, że nie muszę przycinać odcinka, nie muszę ginąć.
Jezu. Bałem się, że są kombinacje guzików wcisnę. Przez chwilę. Aha, dobra, tak nie zrobimy tematu. O właśnie. I teraz tutaj. Kurde, naprawdę mamy mocno wspinania się, sporo tego jest. Powiem wam szczerze. Teraz takie mam przeczucie, o, w labiryncie gbie. Po prostu nie wiem, gdzie jestem. Tak jakbym tu już był, nie? Patrzcie, jak już wysoko jest, kurde, naprawdę. Teraz skok na bungee naprawdę ma sens, co? Ale idziemy, przynajmniej akurat dążymy, podążamy dobrą drogą. Teraz mam, już wkraczamy do tego terenu, więc musimy teraz uważać mega. Pamiętaj, żeby nie wywołać alarmu, bo inaczej nie zdołamy wybadać tego cholernego skurwysyna. Dobra, tu mamy światło, możemy je w sumie wyłączyć. Teraz te mendy gdzie są? Dobra. Nie mogę tak zostawić zwłok na widoku. Wyłączmy to światło, wiecie, bo to nie będzie potrzeby. Wywołano alarm, o cholera. Powiem wam szczerze, że ta misja jest naprawdę przerobana, kochani. Nie wiedziałem, że wywołanie tutaj światła, znaczy wyłączenie światła w sposób z tłumikiem, pistoletem wywoła alarm taki mocny. Już byłem dość daleko i po prostu nie trafiłem w przeciwnika, on wywołał alarm i dziękuję, koniec misji, musimy rozpoczynać od nowa. Także mega wkurzająca jest ta misja, mega trudna. Kurde, nie mam pomysłów, jak to po prostu zrobić. Więc tak, od tego rozpoczniemy, bo tutaj nie wywołało alarmu. Ten sobie jeden pójdzie od tego kolesia. My to ciało będziemy mogli schować teraz przez ten czas. Na szczęście jeszcze nie ma tak, że jak idziemy z ciałem, to jest tak głośno, że hej. No, zsunął się ładnie jak szmata. I teraz poczekamy, aż ten się odsunie od niego. Powinien się odwrócić za chwilę. Taką mam nadzieję. Nie wiem, jak ta gra ma pomysły. O właśnie, idzie wreszcie ta cholera. Nie mogę tak zostawić zwłok na widoku. O, mało brakowało. Już by było wywołanie alarmu, wiecie? Ale to ciało, tak się zastanawiam, czy muszę naprawdę je tutaj, mogę zostawić czy schować, ale wiecie co, przyzorny zawsze ubezpieczony, prawda? No, raczej nie wywołam alarmu, ale skrzypczyki, muzyka ze skrzypcami działa, działa, nie? Tak jakby się coś stało strasznego. I Crusher, zabiłeś człowieka i to z ich grupy. Dobra, schowajmy to ścierwo gdzieś tutaj, jakby mieli zauważyć naprawdę. Ale wątpię, bo tutaj nikt by nie chodził, kurde, wątpię przynajmniej. No i teraz podążajmy tamtędy. Mam nadzieję, że mi się uda tym razem. Oho. To jest jeden kolo. Nie, on jest za tym. A, już wiem. Zobaczmy, czy się uda. Na razie alarmu nie wywołało, to dziwo. Możemy przynajmniej teraz podejść do niego i schować ciałko. Jeszcze mógłbym teraz wypuścić w sumie drona i zobaczyć, czy tych przeciwników jest sporo, czy nie. Weźmy ciało. Go przenieśmy, bo oni wiedzą, że on po prostu tutaj patroluje, w tym miejscu ma stać. Najlepiej by było właśnie taktycznie trochę podziałać, prawda? Gdzieś w krzaki tutaj najlepiej. Mam nadzieję, że nie zauważą teraz, że chowam ciało. Byłoby śmiesznie. No dobra. Teraz się rozejrzyjmy trochę, po trochu. Musimy podsłuchać ich rozmowę. Proszę, proszę, patrzcie państwo. Ich dwóch. Coś taka radosna. Co jest? Patrz na dowódcę separatystów. Czy ja go znam? Nazywa się Borys Druganin. Były porucznik lotnictwa. Zamieszany w masakrę w Kosowie. Jest na naszej liście celów. No to ładnie. Oddaj światu przysługę i sprzątnij tego śmiecia. Spróbuję. No, teraz coś tam chcieli mnie przeuważyć. Mam podsłuchać rozmowę, no ale co mam... Najpierw musimy sprawdzić, co tu się dzieje, prawda? Spróbuj podsłuchać ich rozmowę, dobrze? Zakładam, że masz trochę. O. Pewnie. Przyniosłeś broń? A gdzie jest Ava? Nie twoja sprawa. Dobijemy Tarku bez niego. Gada. Zanim wezmę armatiego. Nie, nie. Po co zaraz bierzesz do stowarzyszenia? Ava przeszedł na emeryturę. Operacją kieruje teraz Wasilisk. Przejdźmy do wymiany. Tak, tak. Nie ma sprawy.
Tylko pytanie teraz, czy tak przejdzie. O czym rozmawiali? A, trudno powiedzieć. Ale chyba o interesach. O interesach, dokładnie. Teraz przeszli sobie. Idziemy stąd. Przesłuchaj szefa separatystów. Tylko który to jest? Porucznik Druganin dostał. Dobra robota. Na świecie jest odrobinę. Cholera, ale teraz mnie zauważyli. A, dobra, bo on jeszcze tutaj tak naprawdę nie wziął pod uwagę. Teraz tego, ten cel musimy przesłuchać. Tu raczej nie ma ludzisków. Dobra, bo on idzie tą stroną i teraz może zauważyć ciało. Cholera. Wiecie co? Nie no, trochę głupoty zrobiłem, bo zastrzeliłem kolesia. Teraz musimy naprawdę mega uważać tutaj. Oni się teraz rozchodzą na spokojnie. Teraz mi gra gdzieś wysłała gdzie indziej zupełnie. Właśnie, oni tutaj byli. Kurde, i w ogóle mnie wysłali zupełnie... Znaczy wysłali, Boże. Kolesia po prostu zestrzeliłem, jak widzieliście. Trochę głupio zrobiłem, bo zapanikowałem, szczerze. Teraz tu podejdziemy go od tyłu. Rozumiem. Nie był szczęśliwy. Zobaczymy, czy to jest on, czy nie. Przesłuchaj. Będzie taka możliwość? Armazi, mów co o nim wiesz. Nigdy z nim nie rozmawiałem. Fajna sprawa. On i jego zbiry ze stowarzyszenia zabrali sprzęt od Wasiliska i poszli sobie. Więcej nie wiem i nie chcę. A o Awasie? Trzyma go w kamieniołomie. Jeszcze żyje? Tak, Wasilisk udaje, że Awas nadal kieruje tam interesami. Lepiej, żeby był w jednym kawałku. No i pocałunek na dobranoc. Kurwa! Co się stało? John? Znalazłeś coś? Wasilisk przetrzymuje Awasa w kamieniołomie. Na pewno? No. Tego musimy zestrzelić. Jeden pojeb wszystko. Myślę, że wygadał. Nie będzie teraz problemu, prawda? A tu go zestrzelimy po cichu. Musimy opuścić teren, ale jego możemy tutaj zastrzelić. Koleś nawet nic nie widzi. Porucznik Druganin. No i posterunek oczyszczony. Dobra, mamy temat zrobiony, kochani. Udało się, na szczęście. Kurde, ale naprawdę mega ciężka misja pod tym względem, kochani, że po prostu nie mogliśmy ani najmniejszego po prostu alarmu wywołać. Trzeba było po prostu po cichutku wszystko zinfiltrować i pójść z tematem, nie? Więc dobra, opuścimy ten teren. Ja tutaj nie mogę zejść inaczej. O cholercia, tylko teraz pytanie. Jak tu przejdę, czy będę mógł opuścić ten teren tak na ślepo, czy nie za bardzo? Dobra, chyba się nie da, więc wiecie co? Spotkamy się po prostu w kryjówce. Tak, no i dobra, kochani, jestem. Posłuchajmy, co mówią. Aleksara, ten twardziel, mówi, że się z nim spotkał. Że spotkał się z Armazim. Omal nie narobił w gacie, wypowiadając jego imię. Zara, na prawie tłumek zawczasu. Bez odbioru. No i dobra. Więc zlikwidowaliśmy już kolesia, przesłuchaliśmy go w tym i możemy po prostu działać dalej, więc ja myślę, że po prostu nic innego nie zrobimy. A, jeszcze wam chciałem właśnie pokazać, zapomniałem na samym początku powiedzieć, kupiłem średni pancerz, więc już mam o wiele większą tą ochronę niż miałem. No i dobra, co mamy następnego? Płucz w kamieniołomie, o Boże. Według Sary Wasilisk przetrzymuje Awasa w kamieniołomie. Musisz tam trochę powęszyć. Przesłuchaj kilku separatystów. No dobra, czemu nie? Ale przesłuchać to jest najgorsze, kochani. Od czego zacząć? Porywczy, niestabilny, niby nieodzowny. Dziwne połączenie. To jeden z tych, co za każdym razem, gdy się do niego zwrócisz, ma to, czego ci trzeba. Nóż, piwo, łańcuch, koc. Ma talent, ale jest trochę odpychający. I Awas mu ufa? Awas to nie głupiec. Wie, że Wasilisk jest niebezpieczny, ale i przydatny. Został zastępcą Awasa, mimo że ma takie dziwne hobby. Coraz ciekawsza historia. No, tak. Wrzuca swoich wrogów do dziury i zalewa cementem. O, dzięki. Kurde, nie trafiłem. Nie mogę się doczekać, aż poznam tego świra. Mer wie, gdzie można znaleźć Wasiliska. Wie o wszystkim, co się dzieje w kamieniołomie. I sprzedałby własną starą. Wystarczy zaoferować odpowiednią cenę. O, stary, no to kurde, własną matkę nawet sprzedać. No to naprawdę menta, nie? Oby mieli tam dobrą wódę. Bez odbioru. Życie Awasa jest zagrożone.
Jeżeli wywołasz alarm, Wasilisk może spanikować i go zabić. O Boże. Fajnie. Znowu mamy misję z nie wywołaj alarmu. Lovely. Dobrze, kochani, jak ja tam będę, to już się spotkamy. No dobra, drodzy, jestem. Zbliżamy się do tego miejsca. Wiecie co, ja tam nawet nie będę wjeżdżał konkretnie już, po prostu nie mam co się tłumaczyć, że tam nie wolno wjeździć, bo jest źle. Bardzo brzydko, żeby tam wjechać, bo przeciwnicy będą źli. Więc zrobimy tak, po prostu sobie dronika teraz znowu wyślemy. Tylko pytanie, bo teraz 140 metrów mamy do celu. Czy to za daleko nie będzie zaraz? No właśnie, pozaznacza nam wszystkich ludzisków w tej całej strefie chorej. Tu co to jest? To jakiś wieśniak? Cały ten kamieniołom. Tutaj coś mamy. Ale tu jacyś robole chyba sobie ze sobą rozmawiają, więc oni są nie... Nie prowokuj przestępców, znajdź ich bukmachera i porozmawiaj z nim. Czyli tu mamy tego bukmachera, co? No dobra. Więc on jest celem naszym. Jeszcze tutaj popatrzmy. O nie, nie, tutaj nas zobaczą. Koleś przynajmniej usłyszy. Generator mamy. Czyli w sumie będzie można prąd włączyć, ale się boję, tak jak w poprzedniej misji. Topy po prostu. Więc dobra, no musimy jakoś tam po prostu improwizować. No nie zapamiętam w całości, prawda, całej mapy, niestety. No i lecimy do tych oszołomów po prostu. Musimy go przesłuchać, więc nawet tutaj zestrzelenie nie igra się z losem. Myślę, że jak podejdziemy, to on gdzieś pójdzie sobie. Dobra, tego śmiecia już nie ma. Tu jakiś robol sobie stoi. Dobra, drodzy, jestem już na miejscu. Powiem wam szczerze, że misja jest tak mega ciężka, że w cholerę to po prostu nie wiem już, jak to wszystko wykonać. Za każdym razem, jak tutaj właśnie jednego zabije drugiego, to po prostu wywołuje alarm z dupy. Ja teraz naprawdę nie mam pojęcia, w jaki sposób mam dojść do tego głupiego bukmachera. A, bo... No nie wiem, no po prostu musimy do niego jakkolwiek podejść, ale... Jak podejdę do niego... No nie wiem, najlepiej po prostu podejść do niego, tak? Jestem teraz w strefie neutralnej. Ja teraz wejdę, zobaczymy, czy się uda. Ten jeden za mną idzie, zobaczy, idę wśród nich. Oni nic nie robią. Więc myślę, że będzie spoko teraz temat, jak podejdziemy do niego normalnie. Tylko, że dziwnie, ja z bronią podchodzę. Zapraszam. No zobaczcie, podeszliśmy normalnie, nie ma problemu. Ja nie wiem, po co ja atakowałem go. Na samym szczycie. Prowadzę tu interes. Jeśli mam poświęcić czas, musisz postawić, jak wszyscy. No dobra. Fajnie, mam bukmacherkę, cześć. Awantury. Jeszcze. Wybierz wojownika, postaw zakład, ciesz się wygrać. Postaw na Włada Miażdżyciela albo ona Wriego. No dobra, weźmy E, Miażdżyciela. Kurde, jakie fajne nazwy. Zobaczymy walkę. Kurde, mamy trochę do rozrywki, co? Zobaczymy, jak powalczą, kto wygra. Tylko teraz zapomniałem, który jest. Chyba ten z prawej strony to jest mój faworyt. No, no. Dajcie, czadu, dajecie. Tak jest. No właśnie, bo nie trzymał. O! O kurde, się stłukli trochę. Ciekawe, ile taka walka będzie trwała. Ale odpoczniemy przynajmniej, co? Możemy pokomentować walkę przy okazji, co wy na to? Uuu, dał mu skopa, pięknie. Wykorzystał fakt. Wow. No pięknie, pięknie. No myślę, że teraz obiektywnie patrzę, więc nie mówię tylko o moim faworycie, że miał wygrać. No koleś wygrał.
Ładnie go stłuk. Nie, co ty odpierdalasz? Trzymaj gardę! No i dobra, chyba koniec walki. Tak na łyso pokazane trochę. Co? Wygrałeś? Zagrałem w twoją gierkę. Gadaj, gdzie znajdę was? No i wygraliśmy. Postawiłem na dobrą osobę. Obserwować swoje interesy. Gdzie jest Awas? Kurde, naprawdę nie mam pojęcia. No aha, teraz mówisz, że nie masz pojęcia. Załóżmy się o to, ile razy ci jebnę, zanim uszkodzę ci mózg. Że co? Twardziel z ciebie. Jakieś 30-40 razy. Dobra, pogadaj z Madame Rue. Prowadzi burdel i wszystko o wszystkich wie. Szantaż dobry jest, co? Powiedz jej, że to ja cię wysłałem, a z tobą porozmawiam. Dobrze. No okej. No to mamy temat. Nie prowokuj przestępców, udaj się do domu publicznego i porozmawiaj z właścicielką. No to w takim razie idziemy na spokojnie. Potrzebuję więcej drinków. Idziemy do tego domku cholernego. Powiem szczerze, niepotrzebnie tak naprawdę tutaj zacząłem zdejmować tych przeciwników. Naprawdę, mogłem tutaj na spokojnie podejść do tej misji. Źle po prostu ją odczytałem. No tak bywa, nie? Głupota boli. Właścicielka domu, no to porozmawiajmy z nią. Jesteś samotny, przystojniaku? Wiem, co ci dolega. I mam na to świetne. No, widoki super, nie? Trzeba ci kobiety. Albo dwóch. Wybierz sobie. Nie interesuje mnie to. Bukmacher mówi, że możesz mi pomóc. Szukam Awasa. On chce mężczyzn. Skarbie, powiem ci coś. Umówię cię ze znajomym, który może coś o tym wiedzieć. Ale na razie zrób sobie małą przerwę. Relaksuj się. Dzięki, ale... Ty wiesz... Oj, chyba się nie zdało oprzeć, co? Tam na górze jest łóżko. Bardzo, bardzo wygodne. Znajdź jakieś towarzystwo i odpręż się na parę godzin. Gdzie jest Awas? Jest ktoś, kto wie, gdzie Awas przebywa. Jego prawa ręka w biznesach. Słucham. Dziewczyny słyszały o jakimś Wasylisku. Podobno rozmawiał z żołnierzami w koszarach. No to znowu o nim mowa. O tym, że Awas jest stary i nie nadaje się do prowadzenia interesów. To nie wystarczy. Może on coś wie o Awasie. Udaj się do koszar. No to widzę, że kochani, mamy taką misję typową, że przesłuchujemy po prostu tutaj odpowiednich ludzi, którzy mogą coś wiedzieć, tak? O kimś, kogo szukamy. No to zobaczę po prostu. Teraz do koszar. Mamy kolejną osobę. Dobra, to wejść, tak? Nie, lepiej nie prowokować tutaj przeciwników. Tu są koszary. No i co? Aha, i tu jest winda. Użyj. Wow! Fajnie. Mają z takich właśnie kontenerów zbudowane te domy. Fajna sprawa. I to chyba będzie ostatnia osoba, którą przesłuchamy. No to lecimy, panie, lecimy. Tu raczej nic nie ma, co? Konkretnego. Jeszcze jakaś znajdźka może przy okazji, bo fajnie by było. Więc widzicie, odcinek taki na spokojnie trochę, bez akcji jakiejś, jakikolwiek. To nie mogę się samo otworzyć? Musieliśmy wciskać guzik specjalny. To koniec, Wasilisk. Puszczaj go. Zgadzam się z Amerykaninem. Chyba powinieneś go posłuchać. Zamknąć się. Jak chcesz. Panie North, no i znowu się spotykamy. Rzuć swoją broń. A to koleś cały czas tak stał. Ty chyba kurwa żartujesz. Musiałem spróbować. Chyba zapędziłeś mnie w kozi róg. Tu mamy Mela Gibsona siedzącego. Co powiesz na trochę zabawy? Pierdolę twoje zabawy. Jonathanie, nic nie łapiesz. To ja mam kontrolę. Dobra. Jest tu nas trójka. A ja mam tutaj trzy naboje. Jeśli dziadyga umrze, będziesz mógł mnie wypytać o Roberta Nofa. Jak ty umrzesz, firmy tworzy, mi się podobają, no. Dziadyga będzie zbędny. A jeśli ty? No to umrę. Oczywiście mógłbyś mnie zastrzelić i uratować dziadka. Ale chciałbyś się dowiedzieć czegoś o bracie. Co, nie? No właśnie. Dobra, zaczynamy. Raz. Rosyjska ruletka. Pogratulować, staruszku. Zdążysz jeszcze niejednego wkurzyć. Dwa. To już drugi raz, panie Noor. Nie sądzisz, że kiedyś szczęście się skończy? Babuła! O! Przykro mi. Lidia. Nikt cię tu nie zapraszał. Trzy. O, cholera! Jesteś cały? Dziadku? Koleś się sam tak, rozwalił. Tak, w porządku. Zaraz, to jest twój dziadek? Tak. Co? Ten stary drań to wszystko, co mam.
Jestem twoim dłużnikiem. No patrzcie, kochani. Mogę jakoś pomóc? Naprawdę niespodziewane jest mi tylko jak. Słuchaj, chcę wiedzieć wszystko o Wasilisku i ludziach, z którymi pracował. No cóż, skoro nie zagrażamy już żadne niebezpieczeństwo, to z przyjemnością tobie pomogę. Ale najpierw wydostańmy się stąd. Nie wychodziłem stąd od wielu dni. Znajdź Awasa, opuść baraki. Tylko teraz właśnie. Oni już wyszli. Myślałem, że będziemy musieli ich jakoś wyprowadzać. Więc po prostu opuszczamy baraki. Myślę, że nie będzie z tym problemu. A jeżeli będzie, no to będziemy mieli przerąbane. Oni gdzieś zniknęli, zamiast z nimi na przykład pojechać. Teraz pytanie, czy będziemy mogli normalnie, spokojnie opuścić te baraki, czy nie? No, myślę, że nie będzie z tym problemu. Uspokójcie się wszyscy! Uspokójcie się! Ten człowiek uratował mi życie. Zabił tego przeklętego zdrajcę. Aha, no dobra, czyli można spokojnie wyjść. No dobra, to spadamy stąd. Koleś uspokoił sytuację, dziadek. No i mamy temat, kochani. 100% celność z snajperką, gdzie nawet nie musiałem tego używać tak naprawdę. No mega, mega, spodobało mi się. Teraz mam mnóstwo pytań do ludzi Wasilska oraz informacji o zamachu, które nam się przydadzą. Dobra, to pójdziemy sobie do kryjówki na spokojnie, bo to już nie ma po co tutaj działać. Spadamy szybko. Jego cele nie są zbieżne z naszymi. No i? W końcu nie pracujemy dla tego twojego Mossadu. Nawet mimo tego, że znacznie lepiej przesłuchujemy niż wy, nawet mimo tego, o Boże, że nie urodziłaś walka się w tym regionie, kubikami, nie znasz to lepiej. Graczy, ani nie masz tu żadnej przeszłości. Wow. Weź sobie kurwa odpuść to gadanie o... Uspokójcie się. Jezu. Lidia, ty dowodzisz. Ale pozwól Raquel czasem sobie pomóc. Dzięki, John. Ale ograniczmy tę pomoc do minimum. Bo co? Złamiesz mi kręgosłup jak swojemu dowódcy w armii? O Boże. Zdarzają się wypadki. Posłuchaj mnie. Więc nie przeszkadzaj mi w szukaniu danych o Robercie. Rozumiesz? Rozumiem. Prawda, Raquel? Jak tam uważasz, John? Bez odbioru. No dobra, kochani. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. No i powiem szczerze, że naprawdę takiego zwrotu akcji się nie spodziewałem tutaj. Znaleźliśmy dziadka Lidii, no i on nam teraz będzie pomagać w szukaniu następnych przestępców. Wasilij już, Wasilisk, tak? On się nazywał, czy Wasilij, jakokolwiek. Ale wiadomo, o co chodzi. Został zastrzelony przez samego siebie. No naprawdę ten zwrot akcji również mi się podobał. Także mam nadzieję, że pod odcinkiem wylądują kciuki w górę. Również nowe osoby, które nie dały suba, również poproszę. Z dzwoneczkiem będziecie na bieżąco informowani o najnowszych filmach, również streamach, które organizuję co jakiś czas. Także to byłoby na tyle. My widzimy, słyszymy się w następnych odcinkach. Dzięki za uwagę i pa, pa.